Ojca, Szwajcarska baza. Dzień dobry, jest poniedziałek. Jechałam w końcu ze sztabu 3-kilometrowego do kolejnej granicy bazy. Po pierwsze, co zrobię, to zrobię sobie zdjęcie stanu odcinka. To mi będzie potrzebne do... Dlaczego? To mi będzie potrzebne do tego, aby mieścić opłatę za drogi, to się jest przez Szwajcarię. Teraz Wam pokażę i właściwie o tym chciałam zrobić taki film. Bo jest troszeczkę nietypowo, jak na całą Europę. Więc jeżeli jest jakiś kierowca, który jeszcze nigdy nie jechał do Szwajcarii, zawsze sobie warto zerknąć. Szybki film, szybka akcja. Po pierwsze, musimy załatwić kartę, taką pomarańczową kartę, która nie wiem, jak się nazywa naprawdę. Do danej ciężarówki, która jest przypisana dla danej ciężarówki. Wyrabia się gdzieś tutaj, wtedy gdy mamy kartę, idziemy dalej. Dlatego niezbędny jest stan licznika. Lecimy. No to sobie wezmę wszystkie dokumenty, aby załatwić też dokumenty celne. Jak wygląda parking na granicy? Nie ma się wyrobionych dokumentów, T1, T2. Jedzie się tranzytem, wszystko jedzie szybko, nie trzeba stać w tym sztale całym. No ja nie jadę tranzytem, tylko dostarczam do Szwajcarii, więc muszę sobie tutaj załatwić wszystko. Tutaj na parkingu podobno jest gdzieś przejście do stacji kolejowej, także jeżeli komuś wypadnie stać na weekend, to są tutaj prysznice, są toalety i można sobie pojechać do Zurichu na przykład. Zresztą gdzie wjedzie do Szwajcarii, do każdej wioski można kolejnie dojechać. Nie jest to tanie, ale jeśli ma stać weekend, to czemu nie. Jest też tutaj sklep, więc można się już wyposażyć. Bardzo dawno już nie było na tej granicy, ja zawsze w ogóle przekraczałam granice, jeżeli chodzi o Szwajcarię w Saint-Louis, tam nigdy nie było po stronie francuskiej. Też do bazy, ale tam na tej A35 raczej nie było nigdy korku do wyjazdu na granicę, które zawsze są, więc... Ale dzisiaj musiałam jechać tędy, więc tędy. Nie powinna to bardzo gdzieś, ale dam radę. Ja mam kartę. Trwało to 5 minut, potrzebny jest dowód do ciężarówki, potrzebny jest licencja i certyfikat Euro 6. Ja mam Euro 6, wy macie inne, To dokumenty tutaj. Karta nazywa się LSVA. Teraz gdy mam już kartę, potrzebuję tego fałki, potrzebuję gotówki, cokolwiek, czy mogę płacić. I idę sobie opłacić, zacząć opłacać drogę. Zawsze na granicy są jakieś takie budki z tiketami. I zobaczymy, czy tak to się robi. Pierwsza karta. Karta podoba się tu. Pomóc ci? Nie, nie wiem. Już pamiętam. A może nie pamiętam, teraz znajdę. Euro 6. Okej. Aktualny stan licznika. Teraz mam telefon. Dzięki. Widzicie, zawsze się znajdzie ktoś, kto chce pomóc. A jak nie chce pomóc, to się trzeba zapytać o pomoc i proszę się coś poradzi, nie? Tylko chcę sobie się radzić. Dobra. Stan licznika jest...
dostajemy takie coś. Ten papier trzeba trzymać ze sobą cały czas do kontroli, a powiem później. Teraz idę do lokalnej dokumenty. No i załatwione. Procedury niby zawsze są takie same. Pieczątka od Niemca, pieczątka od Szwajcara, jazda. To jest opłata za drogę, ale zawsze jeszcze mnie czymś zaskoczą. Dobra, teraz do auta i jedziemy. Trzymać ze sobą, jeden egzemplarz zostanie zabrany tutaj, z tego co pamiętam. Później tutaj w tych karatach opisuje się stan licznika, gdy się wjeżdża z kraju, dlatego to bardzo ważne, żeby to trzymać. Bo ponieważ jak się zgubi, to nie wiem ile to kosztuje, zgubienie tego. Ale wystarczy, że kosztuje we frankach. Tam podobno frankowicze mówią, że wysoko stoi, więc wystarczy. Serwerka, tego inaczej nie trzeba, ja mam jeszcze tutaj zezwolenie, bo mam troszeczkę mi wystaje ładunek, więc zezwolenie już musi być, odbieram sobie tutaj. Oczywiście było zatem wcześniej. No i mam jeszcze dokument celny. Ja normalnie zawsze jeździłam na T1 lub T2, w zależności od tego, gdzie tam jechałam. Tutaj mam wyjątkowo dzisiaj pierwszy raz na Passfly. Więc tutaj jakiś świstek wygląda tak. Dobra, lecimy.